Tu zgasło, ciebie rozmyło już. Już się rozpikselowało cię od razu. Ale dobra. Dobrze. Co robisz? Nic nie zrobisz. Właśnie. Wyłączę tylko. Dasz nie. Tak. Fuck you. Dobrze. Pitu. Nie, to Trello chciałem włączyć sobie jeszcze. Temat podcastu o konfrontacji 83, tak? Tak. Trzecią kulkę. No dobra, to co lecimy? Cześć, słuchacie. Aha, jeszcze jedna sprawa. Czekaj, bo troszkę słabiej słychać. Na pewno masz dobry mikrofon? A, no tak, ale to też. Dobrze, no? Tak. A teraz no, lepiej? Okay. No, może byłeś po prostu. A jak tak lepiej? Troszeczkę się zmienia, ale nie aż tak. Nie, rzeczywiście. To jednak jest różnica. W którą stronę mówisz, czy do mikrofonu, czy nie. Okej. Okay. Dobra. 83. Aha, wiem. Uważaj na ten, na swój ten badyl. To ci brzęczy trochę. Badyl? Mocno zbiera. Nie masz tam żadnej, wiesz. Mikrofon. Na czym masz mikrofon zawieszony? Na statywie mam. Oj, słychać, jak się tam coś przenosi. Jak szorujesz ręką po tym? Ręce nie ruszam. Ręce na kołderkę. Dobrze, postaram się siedzieć nieruchomo. Nieruchomo, dobrze. I nie mrugaj. Dobrze. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest to odcinek 83. Ten o konfrontacji. Sprzed mikrofonu witają się Paweł Kasik i Jarek Stadnicki. Wszystko, co musisz wiedzieć o podcaście Ostra Piła, znajdziesz na jedynej słusznej, prawilnej stronie internetowej pod adresem ostrapiła.pl. Tak jest. Nasze jedyne słuszne, unikane, socjalne konto jest Twitter. Na Twitterze. Twitterze, tak. Grałeś bony. Wygrałeś bony na Leclerca. Tak. Chciałem powiedzieć, że wygrałeś bon na nagrywanie kolejnego odcinka Ostre Piły. Okej. Okay. Skorzystam. Właśnie, chciałem powiedzieć, że nie słyszę entuzjazmu, ale okej. Okay. Naprawiłeś się trochę. No dobrze. No dobrze, proszę pana. No dobrze. To ja to polecę z chrzestnymi, żeby nie zapomnieć. Dobrze. To mamy tak, Jan Kosmala, Suwrok, ale ja go na LinkedInie spuszczam pod inną ksywką, przez obrazek, Konrad Kokosa i Oskar at.net, ale tutaj tylko Oskar. Mhm, okej. Okay. No dobrze. Ten odcinek nam się wziął chyba z poprzedniego odcinka. Chyba tak, też mi się coś tak kojarzy, że... Chciałeś się konfrontować bardziej. Aha, tak, bo tak mówiłem, że muszę się bardziej konfrontować. I jak? Ostatnio trochę robię tak właśnie. No tak, nawet nie na tej zasadzie, że się nie zgadzam, tylko na takiej zasadzie, a co by było gdyby, nie? Gdybyśmy tak nie robili. Challenging. Tak, właśnie, albo no właśnie, co by było, gdybyśmy tego nie robili, albo gdybyśmy coś robili. I to nie zawsze do czegoś prowadzi, ale po prostu czasem po prostu warto zapytać, czemu tak, a nie inaczej, nie? No tak. I także wziąłem sobie do serca. Trochę. Dobrze. No dobrze, no to tak tyle, ale jeszcze co u ciebie, panie Pawle? Ja tam słyszę, że właśnie wiatraczki się kręcą szybciej. Słyszysz wiatraczki, to niedobrze. Nie słyszę, ale... Wiem, o co chodzi. Ale chyba będzie widać wiatraczki, że się kręcą. No tak, siedzę na nowym sprzęcie i konfiguruję ostatnie drzwi. Co kupiłeś, powiedz? A desktopa.
Dobrze, a więcej? A więcej to dla patronów. Ale już nie mamy. Nie, no, co kupiłem? Co się dało? Mhm. Możliwie w best budżecie. Best of the best 3? Tak, w budżecie. Tylko żebym nie skłamał, to właśnie sobie otwieram, co kupiłem. Mhm. i9, 12900. Mhm. Co jeszcze chcesz wiedzieć? Ramów ile wziąłeś? 128. Tuściutko. Docker będzie miał co żreć. Tak, na Dockera, wirtualne maszyny i na dwa Visual Studio i Chrome z jedną zakładką. Na Chrome. About. Okay. Tak jest. Okej. Okay. A pamiętaj, żeby włączyć ten tryb XMPP, coś tam? Nie, jeszcze ja nic, wiesz, mówię, odklejałem taśmę dzisiaj, znaczy taśmę tu folię, więc jeszcze na trybach to nie. A co to za tryb? To, żeby ramy chodziły szybciej. A wziąłeś czwórki ramy, tak? Czy szarpnąłeś na piątkę? Nie, czwórki. To by było crazy trochę. No dobra, no. No i kartę 3080 Ti. Ti? Proszę pana, to ty podatków do końca roku nie będziesz płacił. Okej. No może. No mówię, że nie chcę, wiesz, znaczy chciałem może nie tyle się szarpnąć, co nie spokój, musieć na stole. Się zastanawiać za pół roku. Zobaczymy, na razie jeszcze nic nie grałem, co by wykorzystało te możliwości poza odpaleniem 3D Marka demo. Okej. Cyberpunka możesz. No właśnie, wiesz co, zastanawiałem się, widzę, jest nawet w promocji, ale kurde, mam nadzieję, że nie będzie się crashował. A dyski? Jaką tak zrobiłeś dyskami? No mam tego Raida. Raida. No. Jeden tera na razie. Czyli dwa razy po 500, tak? Tak. Nie, dwa razy po jeden w tym. O ty panie, ty to jesteś. Ja ci to mówiłem, wiesz, tak być optymalnie, to mi się, chyba się nie dogadaliśmy, że masz wziąć dwa razy po 500. Ja słucham jednym uchem. Rozumiem. Drugim wypuszczam. Dobrze, no dobrze. Kurde. Ale. Windows 10. Dobrze, słuszna decyzja. Tak. Bo ty miałeś wcześniej 11, nie? No mam nadal na laptopie, ale powiedzmy, moja ciekawość została zaspokojona i tak. Stwierdzam, że rozumiem. Nie jestem gotowy na ten system. Czyli po prostu wyszedłeś z twarzą z 11, nie zrobiłeś downgrade'a, tylko po prostu kupiłeś sobie zupełnie nowy komputer i stwierdziłeś, że nie będę go aktualizować. No tak, znaczy no po prostu zainstalowałem 10, nie? Tak. Nie wiem, czy to kwestia, że laptop może, wiesz, też miał już powiedzmy swoje lata, bo on ze 3 lata już ma. No. Może jednak Windows 11 na jakimś nowszym sprzęcie pokazałby swoje możliwości, ale... UI jest tak samo. Okej. No starym tak. Nowym. No tak, więc... więc Windows 10, zobaczymy, czy... No na razie jest tak, powiedzmy, fajnie. Mm-hmm. A szybko się włącza? Bardzo szybko. Jeszcze nie wcisnę przycisku, już jest włączony. Okay. Indukcyjne masz włączenie. Tak, wiesz, wyczuwa moją intencję. Mm-hmm. Windows 10 Intuition Edition. Tak jest. No dobrze. No ale i mam te kolorki, te co chciałem, co mówiłeś, żeby nie brać, ale ja tam, wiesz, kolorki. Ty chcesz się patrzeć. No, dzieci patrzą ładnie, świeci, można sobie wybrać, wiesz, różne motywy, ogień, chmurki. I to po to jest, żeby dzieci paluszki nie pchały na górę do klawiatury, tylko to ja mam włączyć tutaj ogień. Dobry. Albo z żoną przy ognisku można usiąść, tak? O, wiesz, kominek drogi, to możesz sobie zaimitować. Sprytnie. Takie kolorki kominka. No to sprytnie to rozegrałeś. I z twarzą, i dzieci ogarnięte, i żona szczęśliwa. Kurde. Wszyscy happy. Jeszcze tylko, żeby cyberpunk zadziałał dobrze. No, zobaczymy. Może się, nie wiem, ty grałeś też na PC-cie, tak? Czy tylko ty na PC-cie grałeś?
Szczerze mówiąc, na PC tylko włączyłem sobie na 5 minut. Stwierdziłem, nie chce mi się. Okej. No właśnie ja się boję tego, że też właśnie mi się nie będzie chciało, bo na przeszedłem na PlayStation. Na padzie, tak. Na padzie. Nie wiem, czy, a chociaż na klawiaturze i myszce może. Zobacz. Może promocja to. Ino 90 zł to może się szarpnę. Dobrze. Co jeszcze? Chyba nic w sumie. Jakoś tak nic się nie dzieje chyba. No co ty? No, coś tam se słucham, ale nic nowego. Książek chyba nie czytam ostatnio. Jakoś nie mam weny na czytanie książek. Wiesz, święta były to. Przepisy czytałem. Majonez. Serniczek. Tak. Więc nic nowego, przynajmniej na razie. Okej. No to ja, jeśli chodzi o książki, to ja miałem ostatnio dużo książek. Ale dużo więcej, bo jak ćwiczę na tym swoim... Nie wiem, co to jest. Na czym ćwiczysz? Na orbiterku. Okej, no. Tam biegasz w miejscu, to słucham książek. Okej. I teraz nie pamiętam, kiedy myśmy nagrywali jakiś czas temu. No z miesiąc to będzie chyba. Tak. To mi się to zbierało trochę książek. I przesłuchałem Mitnika, Sztuka Podstępu. To czytałem, ale to jeszcze zanim nagrywaliśmy. No widzisz, a ja teraz. Całkiem spoko. Rzeczywiście taka śmieszne te sposoby były. Ale sprytne, muszę powiedzieć, rzeczywiście ta cała socjotechnika. Trzeba się pilnować i czasami zastanawiałem, gdyby do mnie zadzwonił taki ktoś, czy też dałby mi się zrobić, nie? Podejrzewam, że tak, że na część tych rzeczy... Myślę, że jakby ktoś się dobrze przyszykował, to tak. Tak, jest tam szczególnie, takie... że to, no, dzwoni ktoś z twojego oddziału i że tam jakiś tam Stasiu, nie? I wiesz, a Stasiu, pewnie. No było parę takich rzeczy, że pewnie dałbym się zrobić. Tak jest. Myślę, że tak. Nie to, że ja bym się nie dał, tylko że myślę, że no spora właśnie. Część osób mogłaby dać się wkręcić. Tak to działa. No tak to miało działać. Później czytałem coś o sprzedawaniu i o psychologii sprzedaży. Czytałem jeszcze... O, fajną książkę czytałem właśnie. Czytałem. A propos tego, co nagrywaliśmy całkiem niedawno, o tym, że tam się komuś chce, nie chce i tak dalej. No. I zgadzała się, fajna, bo się zgadzała z tym, co mówiliśmy. Książka nazywa się Nowa psychologia zarządzania. Jak błyskawicznie zmotywować tych, którym się nie chce. I generalnie to właśnie było to, co mówiliśmy, czyli komunikacja, zaopiekowanie się i dawanie takie wyzwań do roboty, nie? Czyli jak trochę za rączka, a trochę wyczuć i puścić samemu. No okej. Także co, to jest taka, którą polecam. Haker umysłów, ale już nie pamiętam, o czym to była, więc nic chyba ciekawego. Pytanie o programie. Taka naukowa, czy bardziej? Nie, to raczej takie NLP, chyba, że wiesz, kim jesteś zwycięzcą. A, NLP. Jaki będzie dzień będzie dobry. Dlatego mówisz, tak? Dzień dobry. Tak. Natomiast tutaj jeszcze czytałem zapiski oficera Armii Czerwonej, to co na Twitterze wrzuciłem. I to jest dobra książka, taka i na czasie powiedzmy, ale też pokazuje ten cały rosyjski stan umysłu. Jakaś była taka strona, Russian Today chyba, nie? Bo nie o, Russian Today, zaraz. Takie jest obrazki to jest z Rosji. Russia Today. No ale to jest tak. Tam było takie motto, że Rosja to stan umysłu. To jest właśnie ten poziom. Ja się zastanawiam, a to nie jest jakaś lektura czy coś? Nie wiem. Bo ty masz takie odchyły czasem. Ja coś kojarzę, że było gdzieś tam w liceum jakieś takie... Nie wiem. Nie wiem, czy to jest to. Armii Czerwonej. Tą książkę polecam. Też. Później miałem jeszcze Bobby Versum, trzecią część. Teraz muszę czwartą skończę. Ten cały etap. I nie wiem, czy mówiłem, że czytałem też Zajdla, jeszcze całą prawdę o planety Xi.
Ona też taka śmieszna, powiedzmy, że pasowała trochę do trochę wcześniejszych lektur, ten rok 84, czy Folwark zwierzęcy. Też okay. Taka ciekawa, jak ludzie chcą stworzyć nowy świat, nowy system, ale oczywiście to się nie udaje i jest po staremu, nie? Wszystko jak było. Tak, tak. Wszyscy równi, ale my równiejsi, nie? I takie naciąganie trochę. A więc mi się trochę właśnie książek udało przeczytać, przesłuchać. Okay. Dobrze. Tak, ponieważ moja córka ogląda chyba 6 czy 7 raz Harry'ego Pottera już od nowa, to stwierdziłem, że przesłucham książki chociaż raz. Więc zamierzam Harry'ego poczytać, posłuchać. Okej. Nie oceniaj. Ja nie czytałem. Nie oceniam, no. Wiesz, jak chcesz, to czytaj, no. To twój zmarnowany czas. No. A czy zmarnowany? Zobaczymy. Weź sobie po angielsku, to jeszcze sobie nie, angielski. Poćwiczysz ze słuchania. No zobaczymy. Przyjemne, pożyteczne. Same benefity. Tak. No dobrze. No i tyle. No, okej. Okay. To konfrontuj. To konfrontuj. A, myślałem, żeby tu jakieś zaczepić się, ale... No możesz mnie zaczepić. A po co kupiłeś ten komputer nowy? W ogóle bez sensu wydałeś hajs. To stary się nie działał? Głupio zrobiłeś. No nie działał. Jak to nie działał? Uruchamia się? Windows 11 działa na nim? Też powiedziałeś, że działa. Ja na wolno. Tym miejscu zrobił lepiej. A, wolno. Dowodni mi, że wolno. Wolno. No dobrze, przyślę benchmark. No i już mnie skonfrontowałeś słabo. No właśnie. To ja spieczony jestem i biorę tabletki antykonfrontujące. To są takie na uspokojenie, tak? Ziołowe. Tak, ziołowe. Dobrze. Nie, no, nie wiem, czy mam odpowiadać czemu, czy tylko chciałeś mnie striggerować? No chciałem coś sprowokować, że może dość ten, ale to chyba ty też na tych tabletkach jedziesz. może. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Tak. Ja tak próbuję sobie przypomnieć, co dokładnie tam było w tamtym odcinku, który spowodował dodanie tego. Bo tam chyba był jakiś taki konkretny temat, że ty chciałeś się konfrontować, tak? Bo może od tego by można jakoś wyjść. No, w poprzednim, o motywacji, tak? Z tego poprzedni wyszła... Poprzedni był o mikromanagementie, a poprzedni był o zaangażowaniu. O, widzisz, faktycznie już mi się pomieszało. To z którego mamy konfrontację? No z właśnie... Jeśli ma być 4, to nie wiem. Okej, to ja też nie wiem. Za rzadko nagrywamy, musimy zwiększyć power. 13 lutego dodałeś. No to raczej z poprzedniej, nie z mikromanagementu, no bo to 2 miesiące ponad. Czyli z zaangażowanych zespołów? Zaangażowanych zespołów. Bardziej by pasowało. No. Nie mogę z tych głosów, muszę je opitolić. Nie, bo tak pamiętam, że w tamtej rozmowie było tak, że wyszło nam, że ta konfrontacja to nie taka chyba była negatywna, tylko taka właśnie, żeby... Tak, że to zależy. Tak, żeby, bo z tej motywacji to wychodziło, że jak nie konfrontujesz, na przykład coś jest źle, ale nie konfrontujesz, to jest ci wszystko jedno, tak? Jak będzie. Natomiast jak jesteś zaangażowany, to ta konfrontacja może wynikać z tego, że ci zależy, a niekoniecznie być taka od razu negatywna, tak? Bo konfrontacja zwykle się kojarzy z taką, powiedzmy, jakąś wrogością i czym, no? Atakiem. Walką, atakiem właśnie, tak. Mhm. O tym sobie myślałem, jak podnosi muszko jakiś czas temu do góry. Pomyślałem sobie, że warto powiedzieć, że właśnie ta konfrontacja to tak domyślnie jest taki, że właśnie, że tak się człowiek napierze, nie? Mhm. Stroi koguta, a to tak wcale nie musi być. Właśnie. No tak, bo
bo może być i pozytywna. Wszystko kwestia tego, jak zostanie przeprowadzona, zrobiona, tak? No, przeprowadzona. Mhm. Tak jak strajki w Kanadzie. A jak są strajki w Kanadzie robione? To jakieś śmieszne obrazki były właśnie. Aha, że jest, tam... Że jest porządek. Nie? Tak, bo oni są tacy, że tak, przepraszam, tak, przepraszam, przepraszam. Tak, tak. Czy mógłbym zastrajkować? Właśnie. No możliwe. Natomiast to już nam wychodzi, że tak jakby konfrontacja też może być dwojaka, tak? Że może być ta pozytywna i negatywna. I nie wiem, możemy spróbować jedną z nich przedyskutować. Skonfrontować z drugą. Skonfrontować z drugą. No, a poczekaj. A weźmy, no. zapytajmy. Wikipedię. Tak, postawię to dalej. Wikipedia. Konfrontacja. Kurde, muszę czytać. A, dobra, czy chodzi nam o film 76 z 2000, czy o 2005 czy 2009? I co, nie ma innej definicji? Konfrontacji? Nie. To jest ciekawe. Lipa. Może coś źle przyliterowałeś. Bo na słowniku języka polskiego możesz poszukać. Mam konfrontację. Rzeczownik, rodzaj żeński. Porównanie ze sobą, zestawiając cechy wspólne i rozbieżne, konflikt między wrogimi stronami, jednocześnie stawienie się świadków lub świadków i oskarżonego w celu oceny sprzeczności w przyznaniach. Takie są definicje, znaczenia. To jest na innym słowniku języka polskiego. A jestem na fictionary.org. A ja na sjp.pl. No, dajesz. Tam jest trochę lżej. Po pierwsze jest to dopuszczalne w grach, po drugie cztery punkty. Tak, punkt pierwszy. Zestawienie, porównanie kogoś z kimś lub czegoś z czymś w celu ustalenia podobieństw i różnic. Może być także komparacja. Dwa, zatarg, starcie zbrojne. Trzy, spór wynikający z różnic poglądów lub ideologii. Cztery, w prawie. Jednoczesne stawienie się dwóch lub więcej świadków albo świadków i oskarżonego w celu wyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach. Czyli tu jest takie bardziej porównanie, takie bardziej pokojowe, nie? Poza tym starciem zbrojnym, ale to nie nasz odcinek. No tak, ale wydaje mi się, że z tych definicji nie ma tej takiej pozytywnej konfrontacji. Nie? Że porównanie kogoś. No, to ale takie... to nie do końca to chyba. Bo to porównanie to mi się bardziej kojarzy, wiesz, bierzesz dwa komputery i porównujesz ze sobą. I nie wiem, nigdy bym w takim znaczeniu konfrontacji nie użył chyba. Że porównuję cechy. Skonfrontujmy twoje fakty z moimi faktami. No w sumie okej. Okay. Jak chcę brzmieć mądrze, to mógłbym tak użyć. Okej, okay, to co, to może nie ma pozytywnej konfrontacji? Może wtedy trzeba jakieś inne słowo użyć? Nie, no właśnie jest pozytywne, to jest po prostu zestawienie, tak? Albo no ten spór to tam jest spór. No dobra, no niech będzie. Porównanie do siebie też może być, nie? Niech będzie. Widzisz, jednak ta konfrontacja taka agresywno-aktywna, taka jednak siedzi głęboko. Ciężko nam się przedstawić, że to jednak może być po prostu takie porównanie. No tak, no tak, to jest, wiesz, niektóre słowa mają takie te konotacje, tak, swoje i trudno je zmienić, tak, kolaboracja, nie, to też tak. Niby współpraca, ale no z negatywnym znaczeniem. Tak, kto z kim, kiedy, proszę tutaj nazwiska. Więc, no to okej, okay, czyli ustaliliśmy, że może być pozytywna konfrontacja, tak? Przez czytanie słownika języka polskiego, okej? Okay, tak. Dobra. To przynajmniej coś już wiemy. Właśnie, bo widzisz, bo tu jest w celu ustalenia podobieństw i różnic. Czyli to nie jest tak, że szukasz tylko, co się różni, ale szukasz też podobieństwa, nie? No pewnie w teorii tak, w praktyce raczej zwykle się skupia na różnicach, nie?
a w zasadzie nawet nie tyle na różnicach, co w wyartykułowaniu punktów problematycznych. Wyraźnym i drukowanymi literami, tak? Tak, że tu jest źle. Tak, 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 tak. Albo to jest źle. Jest. No dobrze, dobrze. Czekaj, tu jest trochę, położyłem inaczej layout na swoim Windows 10. No dobra, czyli możemy przyjąć, że według języka polskiego i w ogóle moglibyśmy traktować konfrontację jako porównywanie, tak, mojego zdania z twoim zdaniem. Mm-hmm. O, nie musimy, to jest dobre, no. I nie musimy konkretnie, nie musimy przy okazji przechodzić do czynów, tak? Tak, do rękoczynów. O, właśnie, do rękoczynów. To mm-hmm. miałem na myśli. No dobrze. To teraz, a czemu? Tak, czemu nie przechodzić do czynów? Czemu, wiesz? Bo jesteśmy cywilizowani? Wiesz, tak naprawdę jak zaczyna się konfrontacja, to nie wiemy, o co chodzi, tak? Więc przynajmniej na początku wydaje mi się, że dobrze podejść z taką otwartością do tego, co ma druga osoba do powiedzenia. No ale jeśli wiesz co do powiedzenia, to jest gówno. To ale jeszcze nie wiem, jeszcze mi nie powiedział. Ale ty już wiesz. Ja już wiem. Znaczy ja wiem, nie wiem jak to, ale ja już wiem, że to mocno szkodzenia, okay. To jest nic nie warte. To nie wiem, czy to odcinek o jakiś inny nie jest ten. Bo to może być ten niezmotywowany już pracownik, to dwa odcinki temu. Nie wiem, no wiesz, zakładam, że jak osoby są To źle zakładasz. No cóż. No dawaj, próbujemy. Zakładam dobre intencje. No to w ogóle bez sensu. Bez sensu. No ja wiem. Ja zawsze bez sensu, ale no też zawsze staram się wyciągnąć co najlepsze z ludzi. No to źle robisz. Źle? To jak powinienem zrobić? Nie wiem, to ty mi powiedz. No ale to ty mówisz, że źle, to ja nie mogę ci powiedzieć. Muszę to od ciebie usłyszeć. Dygresja na jeden odcinek, o mówieniu nie. To ponuję. Okej, dobrze. Dodamy. To jest trudne. Asertywność, tak? Nie. Nie mówienie nie. Nie mówienie nie, okej. Okay. Mhm. To mówi nie, nie tak. Może. Okej. Okay. Ale musimy zginąć. Ja ci nie będę mówił, co masz robić. Okej, okay, no to ja będę podchodził z otwartością i szczerością. Przynajmniej na początku. Wiesz, bo to jest tak, że no. Przynajmniej ja tak mam, że czasami się zakłada jakieś rzeczy, tak? Ktoś czegoś nie powie tylko tak jakby część informacji, a ty już zakładasz, że on na przykład chce, wiesz, dla ciebie źle, tak, że nie wiem, coś tam wytykać, jakieś problemy, mhm. A może się okazuje, że jednak ktoś robi to z zupełnie innego założenia, o którym nie wiesz i tylko dlatego, że coś założyłeś, to nie wiem, już jakąś tam, wiesz, w głowie sobie budujesz negatywną opinię, wizję i w ogóle jesteś, wiesz, wrogo już nastawiony od razu do tej konfrontacji. Więc wydaje mi się, że jednym z takich ważnych rzeczy przy konfrontacji to jest właśnie nie zakładać, tak, że ktoś coś ma na myśli, tylko nie wiem, jeżeli chcemy się dowiedzieć, to zapytać, czy słuchaj, to masz na myśli, co mówisz, bo nie wiem. I wtedy prawdopodobnie powie, że nie albo tak. No chodzi mi o to, że tak jakby trochę, przynajmniej ja tak widzę też po sobie czasem, że część takich, taka pozytywna konfrontacja u mnie przybiera taki negatywny odcień, powiedzmy delikatnie mówiąc, bo coś sobie założyłem, tak? Gdzieś, wiesz, szczególnie w tej komunikacji pisanej, nie? Gdzie nie masz jakichś tam, nie wiem, ilu tam 70 zmyślonych procentów
Modelować, tak? Słucham? No tak, tak, jakichś takich niewerbalnych czy tam innych komunikatów, tak? Więc sobie czytasz suchą wiadomość jeszcze na przykład, nie wiem, 2 godziny po tym, jak została napisana i sobie zakładasz, a, że on coś tam chce, czy tam ona wkurzyć mnie tylko, tak? Tak, no. Tak często tak jest, jak dostajesz maile i ktoś tam coś tłumaczy, wiesz, no kurwa, co za debil. No, a tu trzeba z otwartością podejść, nie przypuszczać, że ktoś coś ma na myśli, tylko wyjaśnić, tak, jeżeli... Że jesteś źle. Ja pamiętam, jak byłem młodszy, to często patrzyłem na jakiś kod. To wiem, co za debile to pisali, nie? A później to też mówiłem 1000 razy, Boże, jakiś powtarzam cały czas. Nie Richard Campbell, tylko ten drugi z Tetroxów. Ten drugi z Campbell i... Carl Franklin. To nie, to jednak Richard to powiedział, że to jednak... A być może to oni obaj to... Jeden to z nich. Zgadzałem. Tak, Dotton Trox to powiedzieli, żeby patrzeć na kod z takim założeniem, że ten, kto pisał w tym czasie, chciał jak najlepiej, jak mógł, nie? No tak, tak, tak. I to też trzeba oddzielić kod od osoby, nie? Jeżeli już wchodzimy na tak jakby jakiś tam review czy coś takiego. Wiesz, tak, tak, jak oczywiście. Kod jest zły, to nie znaczy, że osoba jest zła czy coś, tylko był robiony w jakichś tam specyficznych okolicznościach przyrody, których możliwe, że nie znamy, więc no okej, no może jest słaby, ale to nie znaczy, że na przykład ta osoba jest słaba, czy nie umie programować, tylko były jakieś tam ograniczenia, które spowodowały, że taki kod wyszedł, a nie inny. Tak, tak. Teraz właśnie te intencje, wracając do intencji, no właśnie, bez oceniania zarówno i kodu, czy tam maili, dlatego na przykład też ja, jak piszę gdzieś tam maila i pytam o coś kolejny raz, to po prostu mówię, że prawdopodobnie coś przegapiłem, albo czegoś nie wiem, albo coś mi umknęło. I że być może zadaję głupie pytania, ale potrzebuję to wiedzieć, bo sam sobie nie daję z tym rady, nie? Trochę tak się wystawiam na zasadzie, tak, wiem, że jest to głupie pytanie, ale wybaczcie mi, chcę to zrobić i potrzebuję waszej pomocy właśnie po to, żeby nie było takich pytań po drugiej stronie, co za debil pisze. Ja mówię, jestem debilem, nie wiem, jak to się robi, pomóżcie mi. Więc tak jak było w tej psychologii sprzedaży. Tak jakby od razu zabierasz ten argument po drugiej stronie, że nie mogą się nazwać debilem, bo ty mówisz, jestem debilem, pomóżcie mi. I w ten sposób już nie mogą się ciebie złościć, nie? Tak samo z kodem możesz powiedzieć. Napisałem to w ten sposób dlatego, że było mało czasu, była 5 nad ranem, a dzieci już miały dosyć kominka na komputerze, tak? Po prostu musiałem napisać w ten sposób. To działa, ale to nie wygląda, nie? Kod trafił powiedzi, aha, rozumiem, okej. Okay. Approve, nie ważne. To chodzi o zebranie takiego, że tak powiem, wyjść z sercem na tacy, nie? Tak. Ale jest. Z drugiej strony, teraz jakbym się stawił z drugiej strony, tak? Jakbym był tym gościem takim reviewującym, czy tym... To no. Czasem się łapię na tym też właśnie, jak ktoś nie napisze tego maila, tak, że jest debilem, czy że nie wytłumaczy o tym kominku, to czasem jestem takim frustratem, który myślę sobie, no już kurwa, co za debil to pisze, nie? Albo napisał. Natomiast... O ile z kodem chyba się potrafię jeszcze tak, powiedzmy, wycofać z takiej myśli. Na tej zasadzie pamiętaj stadnicy i dotnąć rocks, nie? Ty też piszesz głupoty. To w mailach chyba tak się na tym nie łapię. Chociaż już parę razy było tak, że napisałem maila, ale przed wysłaniem go skasowałem i napisałem jeszcze raz takiego ładniejszego, tak, takiego właśnie ludzkiego, cywilizowanego. Ale tak, no czasem mam tak, że mam wrażenie, po prostu, że ktoś się czepia, po prostu jakiś totalny opór czuje po drugiej stronie, nie? No właśnie, ale wiesz, ja też mam podobnie czasami, oczywiście, żeby nie było. Natomiast to warto pamiętać, że tak mi się wydaje, ponownie nie chcę w jakieś tam absoluty wchodzić, ale wydaje mi się, że mało kto specjalnie to tak robi, nie, że się czepia. No ktoś, nie wiem, chce
aby było, wiesz, wszystko zrobione na tip-top, tak? Dlatego na przykład, nie wiem, czepia się jakieś tam rzeczy. To nie jest tak, że on cię czepia, bo to ty zrobiłeś i personalnie chce ci dokuczyć. Nie. Tylko po prostu zależy mu ponownie na jakichś tam, nie wiem, dobrym wyniku tego, co robicie, tak? Dla tej osoby akurat jest ważne, że wiesz, nie wiem, nie ma błędów ortograficznych w kodzie, a dla ciebie może to być whatever. Jasne, tak? Jasne, że tak, tylko... Więc bardziej mi chodzi, chcę to powiedzieć, żeby personalnie nie brać, że to nie, że dana osoba się uczepiła ciebie, tylko no, bardziej się uczepiła no, tego, co zrobiłeś, a nie personalnie ciebie. A jak to sprawdzić, czy to nie jest... Muszę sobie powiedzieć włosy, bo mi się już nie wiem, na jedną stronę. Czy to jednak nie jest personalne, tylko to jest, wiesz, ad codum, a nie ad personum. Myślę, że... You talking to me, czy you talking to my code? Że jakoś da się to wyczuć. Wiesz, jeżeli osoba... Ty proponujesz jakieś tam rozwiązanie, powiedzmy pośrednie, jak ona reaguje na to, co proponujesz, tak? Czy kategorycznie, wiesz, takie, nie wiem, nie, musisz poprawiać, bo ja tak mówię, no jakieś takie, nie mam definicji stuprocentowej, ale jakoś tak bardziej heurystycznie możesz to wybadać, tak mi się wydaje przynajmniej, czy to jest personalnie, ale ponownie, no wydaje mi się, że wiesz, no większość osób, z którymi pracujemy, powiedzmy, podchodzi jakoś tam profesjonalnie, to raczej mało kto by personalnie, no chociaż pewnie są przypadki, tak, jakieś tam... Frustraci. No, nie wiem, chcę powiedzieć jakiś tam korpo, ale no też nie chcę stygmatyzować korporacji, że to samo zło, czy coś takiego, nie? Dobra. Nie mam przepisu, ale wydaje mi się, że możesz wyczuć, tak, czy ktoś to robi personalnie, czy wiesz, jak widzisz, że jak ty coś robisz, to zawsze masz dziesiątki komentarzy od tej osoby, a jak ktoś robi inny podobnie, to ma zero, no to coś tam możesz przeczuwać, że może być na rzecz. Możesz też się skonfrontować, zapytać, czy masz coś do mnie? Oczywiście, natomiast... Jeśli masz dużo wagi takiej interludzkiej. Tak, tak. Możesz też podejść tak trochę, no nie tak bezpośrednio, tylko no, pogadać, tak, słuchaj, czemu tak tutaj takie problemy, czy to faktycznie jest takie istotne, czy jak to wygląda, czy musimy tak dużo czasu poświęcać na rzeczy, które dla mnie, czy tam mi wydają się mało ważne i wiesz, może ci wyjaśni ta osoba, że słuchaj, no takiego i takiego punktu widzenia, to jest bardzo istotne, bo potem będą problemy, jeżeli tego nie zrobimy. Tak, może też ponownie, może ty założyłeś, że to jest nieistotne, ponownie przypuszczanie, o którym już mówiłem, a może to jest coś innego, o czym nie wiesz. Dobra. To czy można by uogólnić, że jeśli, teraz trzeba to szeroko pojechać, jeśli ktoś przychodzi z tematem konfrontacji do ciebie, albo w ogóle zaczynamy jakąkolwiek konfrontację, że czujesz, że ktoś że ktoś porównuje swoje zdanie z twoim zdaniem, to mądrze by było zapytać, skąd pochodzą różnice, to nie, no bo to jesteście innymi ludźmi, ale czemu tak robi? Staram się jakąś taką regułę mądrą wymyślić, ale nie wiem, czy to mi się uda. Nie wiem, czy taką matematyczną regułę znajdziesz. Bardziej no takie dobre zasady. Nie, bo chodzi mi o tego, żeby tak na przykładzie tego code review, żeby zapytać, czemu on to zaproponował, nie? Czemu moje rozwiązanie się nie podoba i czemu właśnie te sugestie mam wprowadzić. To co ty powiedziesz, że z jakiegoś tam punktu widzenia może być niebezpieczne czy nieoptymalne, tak? Ale właśnie to zrozumieć, tak? No bo ktoś ci powie, to jest nieoptymalne, okej, ale czemu, po co, nie? No myślę, że to co chcesz powiedzieć, to żeby po prostu przedstawiła ta osoba argumenty, tak? Za,
zadane. Argumenty to ci może przedstawić, że wiesz, to się tak zoptymalizuje do takiej pętli i takiej pętli, a to będzie taki kod. Raczej chcę powiedzieć, czemu to jest ważne. Bo wiesz, może, bo też argument. O tym też otóż mówiliśmy, tak, także żeby zrozumieć, czemu to jest ważne, na przykład w kodzie, czemu to jest ważne biznesowo, tak, no bo o tym też mówiliśmy, No, tak, jak mamy z story jakiegoś kodów, punktu widzenia, kontrakt. tak, niekoniecznie Tak, musi tak. być biznesowo, ale z jakiegoś punktu widzenia prawdopodobnie to jest ważne i chcesz wiedzieć. I tu ponownie, no, żeby nie przypuszczać, tylko zapytać. Tak. No dobrze. No dobrze, dobrze. Czekam, bo jakaś myśl uciekła. Nie czekaj, muszę spokojnie kontynuować. A ja, bo mi uciekło. Mogę kontynuować, chociaż nie wiem, co bym miał kontynuować. Ogólnie wydaje mi się, nie wiem, czy już chcemy przejść do takiego tematu, bo też tak sobie pomyślałem, że są różne poziomy konfrontacji. Mimo, że podzieliliśmy powiedzmy na pozytywną i negatywną, to wydaje mi się, że mogę sobie wyobrazić takie trochę stopniowanie, nie wiem, czy to dobre. No dajesz. Że tak jakby, powiedzmy, zaczynacie od jakiejś tam wymiany zdań, tak? I nie możecie się dogadać, to wydaje mi się, że to potrafi eskalować, tak? Że tak jakby na początku sobie, wiesz, tam piszecie, że no nie zgadzam się, bla, 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 a na końcu kończy się to, wiesz, jakąś tam wojną otwartą na argumenty i wyzwiskami typu właśnie ad personum, tak? Typem stale. Tak. Tylko nie wiem, jak to ubrać ładniej w słowa, tak? Wydaje mi się, że no, powiedzmy, konfrontacją jest wymiana zdań, tak? Ty mówisz A, ja mówię B, rzucamy sobie argumentami, ale tak jakby żaden nie próbuje siebie przekonywać, nie? I to jest ta konfrontacja pozytywna z tego słownika, gdzie porównujemy fakty, tak? No, albo naszą wizję faktów. Tak, naszą tak, interpretację faktów, no. Natomiast też jest taka, że wymieniamy te argumenty w sposób taki trochę bardziej wojenny, tak? Ja nie tylko mówię swój argument, ale mówię, ty się nie znasz i jesteś głupi, nie? Więc to tak jakby nadal jest konfrontacja. Staramy się tak jakby uzyskać porozumienie, ale w trochę bardziej wojowniczy sposób. A wiesz, na końcu widzę taką konfrontację, że w ogóle spór zbrojny. Porzucamy już, tak, porzucamy argumenty i jedziemy. Czyli sól do kawy. No, coś takiego. Sos musztardowy zamiast śmietany. Tak, ja pamiętam, że miałem raz taki, znaczy nie ja personalnie, powiedzmy to było wielopersonalna konfrontacja, więc nie wiem, czy takie są, ale faktycznie tam była konfrontacja odnośnie no, sposobu dostępu do bazy danych, tak? I no. Była wymiana i na argumenty, ale też była taka już trochę zaczynała eskalować w kierunku nie znasz się, jesteś głupi, w ogóle brzydki. Za murkiem na śniegu, tak? Tak, i tego typu. Więc tutaj też widzę tak, że powiedzmy na różnym poziomie tej konfrontacji można różne jakieś techniki stosować może, tak? Do rozwiązania, bo chodzi mi o to, że wiesz, jak ktoś mnie powiedzmy atakuje personalnie, no to ja już nie mogę zakładać, że on tak jakby działa w dobrej intencji, tak? Że chce, żeby zrobić jak najlepiej, no tylko ewidentnie jedzie po bandzie i tutaj już może wiesz, nawet nie trzeba konfrontować się, tylko gdzieś tam skasić. podkablować. Najlepiej w obecności. Tak, o, żeby dużo punktów było.
A powiedz mi, ty byłeś stroną, czy ty byłeś pośrednim, czy ty byłeś tym, do którego eskalowano? Czy ja byłem stroną, czy to było drugie do wyboru? Byłeś albo stroną, albo byłeś tym, który eskalował, tam w sensie No do, nie, nie dolewał. byłem. No. Czy byłeś tym, do którego eskalowano problem? Czy spokojnie Nie, z to popcornem bardziej... siedziałeś tylko? Nie, bardziej stroną, natomiast to tak, właściwie to też nie było takie zero-jedynkowe, nie? Bo tak jak sobie teraz pamiętam, było dwóch na jednego. I myśmy też trochę tam nadal staraliśmy się argumentami rzucać, czy tam linki, nie? Ale już czuło się napięcie, tak? Tak jakby te argumenty nie trafiają na podatny grunt, mimo że były całkiem sensowne. Więc powiedzmy, że byłem stroną, pół stroną. Jako, że było dwóch na jednego. No jak to, rozwiązaliście? To było dawno temu, więc mogło być źle, więc dawno temu. Ta osoba już później nie pracowała z nami. Ocaliliście gościa. No. Znaczy mówię, to też było... Już teraz szczegółów nie pamiętam, ale no, tam podchodziło pod takie, powiedzmy, trochę personalne ataki, tak, że nie znacie się i to w ogóle tak się nie robi, nikt tak nie robi, to nie będzie działać, a ewidentnie tak jakby cały świat jednak robi inaczej niż ta osoba chciała. Trudno było przyznać rację, bo tak jakby no, za dużo faktycznych, merytorycznych argumentów nie miał, oprócz tego, że on tak robi zawsze, tak. No dobra. Aha, rozumiem. Że on zawsze tak robił i to działało i dalej będzie tak robić. Znaczy, dalej no, będzie działać. Tak, dalej. Podobnie by działało, w tym, że no... Tak, no ogólnie dobra, powiem jaka była sytuacja, może bardziej. Chodziło o data context. Short leaf versus long leaf. Nie wiem, okay. Czy taki temat. No. No ja byłem obóz short leaf. Czyli w zasadzie tak chyba jak się robi, tak, że tworzysz data context na czas wyciągnięcia danych z bazy, no i kaput. Adios, tak jest. No natomiast druga strona była long leaf. Masz gdzieś tam, nie wiem czy static koniecznie, ale jakiś taki długo żyjący obiekt, który jest data kontekstem, no i sobie wyciągasz z niego. Pewnie, tak jak mówisz, pewnie by działało, natomiast no, tak. Wydaje mi się, że większość dotnetowego świata jednak idzie w ten short leaf, masz usinga na data kontekście, gdzieś tam wyciągasz dane i on jest dispozowany, tak? Nie trzymasz tego połączenia cały czas do bazy. No. To zależy teraz, tak? Zaraz mi powiesz, że ty jesteś... Nie, masz... nie. 99% pewnie zrobiłbym short leaf. Gdybym pisał desktop, to bym wtedy myślał, czy jest sens trzymać to połączenie do bazy. Z jakiegoś powodu, tak? Jeśli będę co chwilę pykać. A jak nie, to... No właśnie nie pykasz co chwilę. No to dzięki, do widzenia. No. No ale mówię, to było takie... Chcę powiedzieć, ciekawe doświadczenie z tą konfrontacją, bo no nieczęsto też masz tak, przynajmniej ja może nieczęsto mam konfrontację, wszyscy się ze mną zgadzają. Żartuję. Natomiast no to było też, no mówię, no były argumenty tak jakby na początku, ale to zaczynało już eskalować w stronę takiego trochę niefajnej sytuacji, tak. Bo wiesz, wydaje się, że dajesz argumenty racjonalne, no i jest jeszcze też chwila ciszy, nie? Więc zakładasz, okej, ponownie założenie, może nie błędne, że osoba przyjęła do wiadomości, a tu nagle, wiesz, na następny dzień sru, mail, wiesz, strona 4. Elaborat, tak. Czemu ty jesteś w ogóle i co ty tutaj do mnie piszesz? No, to taka anegdotyczny przykład. Tak, okej. Nie wiem, ale ty miałeś jakieś konfrontacje, jakbyś chciał się podzielić z nami?
ciekawe, nieciekawe. Takie, wiesz co, no, tam w grupie seniorów, jak pracowałem, gdzie było, wiesz, banda seniorów, to tam, bo tam te code review właśnie potrafiliśmy dyskutować o właśnie wysokością, ten, sorry, nad wyższością czterech spacji nad dwoma, nie? Okay. Przez tydzień. To było takie mocno demotywujące tak naprawdę. To znowu z mojej perspektywy, tak? Chłopaku tutaj nie ma, więc wiesz, ja jestem zwycięzcą, bo ja nagrywam ten podcast, a nie oni, więc to jest moja perspektywa. No ale nie mieli racji, po prostu nie mieli racji. Wiesz, tutaj pytanie, czy tu w ogóle można mieć rację? Dwie czy cztery spacje, no. Co kto lubi, no. Znaczy, no to jest dla mnie to właśnie był ten poziom głupoty, która tam gdzieś tam na tych półrekwestach się pokazywała. Może nie głupoty, to za mocne słowo. Bez zasadności tej dyskusji nad nim, tak, bo te rozwiązania zadziałały. I rzeczywiście, o ile, tak mówię, jak ktoś nie dzieli przez zero, to dla mnie ten pull request najczęściej jest akceptowalny. Bardzo to się zdarza w mojej... Tak, już jestem stary, po prostu już nie mam siły na wykłócanie się o 4 czy 2 spacje. Przykładowe, tak? Działa. Dokładnie, pik na produkcję. Nie o to chodzi już w życiu. Z takich... Taki właśnie, że ktoś później przysyła i mówi, że nie wiem, nie myje gaci, tak, czy coś takiego. Czekaj, szukam. Czy ja kiedyś miałem takiego? Chyba nie. Okej, okay. Musisz częściej się konfrontować teraz, to może stworzysz. Widzisz, i tutaj mógłbym się z tobą zgodzić, ale się nie zgodzę. Bo dla żeby mnie, się konfrontować. Zgodzę się z tym, żeby się konfrontować, natomiast nie zgodzę się z tym, żeby w tym temacie się konfrontować. W sensie o te spacje, te przykładowe spacje. Nie, tak? No spacje to nie. To ja się zgodzę. Spacje to szkoda no się kłócić. Nie, no coś takiego sensowniejszego trochę. Wiesz, spacje to jest taki, wiesz... Finalnie tego nie ma w kodzie, nie? Nie widzisz spacji, powiedzmy, w kodzie, nie? Tak. Ten mój problem, choć też nie był jakiś super ważny, no to ma jakieś przełożenie na to, jak aplikacja będzie działać, jak będzie zużycie pamięci itd. itp. Tak? Więc tutaj powiedzmy jakieś finalne przełożenie przełożenie na finalny produkt ma. No. Więc powiedzmy tutaj widzę trochę więcej sensu wspierania się niż o te spacje, bo teoretycznie spacje to też jakoś tam można sobie lokalnie, każdy sobie może tak coś tam pozmieniać może, chociaż przy spacjach to nie wiem, czy może powiedzieć, każda spacja to dwie spacje teraz i jedzie. No. Więcej kodu, kodu do kochania. Tak, może ktoś, wiesz, tam w white space chce zakodować w prawdziwym kodzie. Więc easter egga. Tak, potrzebujesz dużo spacji, dużo white space'ów. No ale dobra, nie masz nic takiego oprócz spacjami, co byś chciał. Nie, to taki pierdol były. Ale powiedzmy jeszcze tą pamięć, tak? Mówisz, że tam używam mniej tutaj, czy więcej pamięci na pull requestach. Dobra, tylko teraz tak, jeśli jesteś na początku projektu, tak? I albo wiesz, że są maszyny, które mają duży zapas pamięci i wy dopiero robicie tam prostego CRUDA, okej, nie może prostego CRUDA, ale robicie na przykład POC, tak? Które właściwie pierwsze co to ma sprawdzenie czegoś, że wasz koncept działa i powiem to, później to POC wyrzucicie i napiszecie od nowa, tak, aż musiałem oczy zmrużyć, to czy na tym poziomie już mówisz, wiesz, już byś się, no właśnie, Nie. Jak już powiedziałeś POC, to bym ci powiedział, że od razu bym, że nie, tak? Mhm. No, jakieś założenie, okej, okay. Czy będzie później wykorzystane? Prawdopodobnie będzie, okej. Okay. Natomiast no, jest POC, no to robimy POC, tak? Tu bym nawet, nie wiem, czy bym jakieś robił przeglądy pull requestów. Piarki, no. Znaczy możesz sobie robić, bo... praktyki. Chcesz, no tak, ale to tak jakby...
bardziej tak, wiesz, przyglądasz, czy ma to ręce i nogi z grubnie, a... Czyli dzielisz przez zero. Jedziesz, tak, jedziesz. No ale to ponownie, POC, tak? Jak robisz POC, to wiesz, że robisz POC. Jak nie robisz POC, to wiesz, że nie robisz POC. No dobra, jak piszesz na przykład, robisz produkcję, tak? Już normalny kod. No i właśnie ktoś tam wrzuca taki kawałek kodu, że myślisz sobie, no okej, to da się zrobić optymalnie. Ale to nadal działa. No i co? Jakieś mrowisko, reject, w ogóle afera. Zależy co, no. Nie powiem tak, że albo tak, albo tak. Raczej na pewno, no? bym zapytał, czy było na przykład rozważane coś takiego, bo może nie było, a dana osoba też uważa, że jest to fajne rozwiązanie. Na pewno raczej w takiej sytuacji bym nie powiedział, że masz to zmienić, tylko ponownie, czy było na przykład rozważone coś takiego. Tak, jak no to powiesz, zależy, że było? No to powiem, okej, dobra, i zostało ale wybrane. Mi się nie chciało. Takie. Poczekaj, było, ale mu się nie chciało, co? No, no że zobaczył, a tam nie wiem, musiał spędzić jeszcze parę godzin nad tym kodem, a ten też działa. Okej, no ja myślę, że nie mam takich problemów, że komuś by się nie chciał. No to wtedy jakby ktoś tak powiedział, to bym zapytał, jesteś zmotywowany? Jak nie, to posłuchaj tego odcinka. No to jeżeli by to faktycznie były jakieś benefity nad tym rozwiązaniem, no to bym powiedzmy starał się ponownie je przekazać. Sprzedać. Sprzedać. Jakby mi się nie udało, a bardzo by mi nie zależało, to bym odpuścił. A jakby mi zależało, no to bym gdzieś... Okej, czyli musiałbyś mieć wymierną korzyść z tego, że ten nowy sposób byłby namacalny, tak? Wyliczalny, dotykalny, mierzalny. I żeby przekonywać. Na zasadzie to działa i to działa. Że może kiedyś w przyszłości, to myślę sobie, okej, no to następnym razem zróbmy to lepiej. No tak. Wiesz, my zwykle mamy jakiś tam design, tak? Rozwiązania, które tworzymy. Raczej nie jest tak, że siadasz i sobie zakodujesz, po prostu jest przynajmniej, nie chcę powiedzieć dokument, bo to nie zawsze jest dokument, ale przynajmniej jakiś ogólny zarys, jak to ma być zrobione. Więc to nie jest tak, że sobie wiesz, siądziesz i zakodujesz totalnie zupełnie coś innego, tak? No bo przynajmniej w ramach jakiegoś tam High-la, tak? High level? No, coś takiego, wiecie? Tak. High levelowo musi się to spinać, tak? I tu też, no, zakładam, że takich grubych różnic nie będzie niż to, co powinno być, więc to są zwykle rzeczy, które powiem, ok, czy było rozważone coś takiego? Tak było, wybraliśmy takie rozwiązanie. Mówię, ok, spoko. Rzadko jest tak, że to jest jakaś grubsza sprawa taka, że powiem, no nie, sorry, ale musimy to zmienić, bo to, to i to. Nie zostało wzięte pod uwagę. Tu się, i to bym kupił rzeczywiście. Kupił i jakby się z tym nie kłócił, nie? Jeśli ktoś mi powie, że to się nie zgadza właśnie z założeniami, albo to będzie dwa razy szybsze, czy tam coś, tak? To rzeczywiście da się to nakreślić. Na zasadzie nie tak być, że ja robię inaczej. No to okej. Tak. Wiesz, często ale dobra, no masz powiedzmy. Jakieś requirementy, wymagania, no jeżeli wiesz, totalnie jedziesz poza to, co jest tam napisane, no to no nie da się powiedzieć, że to zadziała, no bo ewidentnie nie zadziała, tak? Jak tutaj masz napisane, że ma robić a ty robisz B. Jasne. Dobra. No dobrze. Dobrze. Ale ponownie staram się wszystko ładnie tu tego grzecznie, nie zróbcie, tylko czy zostało rozważone to i to. Po prostu wiesz, no, trzeba tak ponownie założyć, że ktoś robi najlepiej jak potrafi. Może coś jest, może na przykład nie wiedział, że jest jakieś tam wymaganie czy coś do zrobienia. Jest dużo powodów, tak? Może wie, że było, ale nie wiem,
zrobił tak, bo jeszcze wymaganie nie zostało zmienione, a on już wie, że tak ma być zrobione. No, a, jasne. Lepiej podejść, wiesz, tak, niż od razu założyć, że ty wiesz najlepiej, no bo może się okazać, że ty nie wiesz najlepiej i wtedy będzie siara. Tak. Ostatnio na LinkedInie, mała dygresja, na LinkedInie widziałem, Ola Kunasz nagrywała ci odcinek, a odcinek nagrywała odcinek o seniorach, tam ma poziomach tych różnych takich, wiesz, wiadomo. No. I tam zajawka tego była, albo tam w komentarzach było właśnie, że seniorzy nie boją się przyznawać, do czegoś nie wiedzą. Tak mi się wydaje, że taką myśl wyciągnąłem z tego, z czym się bardzo zgodzę. Trochę to tak znowu sam się pochwalę. Gra z tym, co powiedziałem w początku, czyli jestem debilem, nie wiem, jak coś zrobić, pomóżcie mi, tak? Tak samo tutaj czy to z pull requestem, czy w ogóle z zadaniami, dobrze jest powiedzieć, a w ogóle może nie też powiedzieć, szczególnie na pull requestach, to co ty powiedziałeś, czy rozważyłeś inną opcję, czyli zapytać, a ja robię po prostu pytam czemu, a czemu tak, albo to jest może zbyt szerokie, bo czemu no, tak, no, chociaż tak, a czemu tak, to takie dla mnie ma taki, wiesz, troszeczkę taki... No, ja też wiem, że to tak brzmi, dlatego też, czekaj, chyba dzisiaj tak miałem, szedłem po ulicy i coś sobie tam, coś dziwnego zobaczyłem, że ktoś tam, nie wiem, trzyma psa czy coś, nie? I myślę sobie, czemu on tak robi? I dość sobie dodałem taką myśl, nie to, że się czepiam, tylko jestem ciekawy. Po prostu tak mam, chcę różne rzeczy wiedzieć, które nie są w żaden sposób niezwiązane z moim życiem i z tym, co robię w centrum, tylko jak widzę, że ktoś, nie wiem, czesze psa, nie wiem, w bok na przykład, a nie wzdłuż, nie, to myślę sobie, ciekawe czemu. No wiem, to ale to już właśnie to, co powiedziałeś, ciekawe czemu, miało taki pozytywny wydźwięk. Tak, natomiast tak. To, a dlaczego, tak, to było takie trochę tak, właśnie wojujące troszeczkę. Tak. Tak, masz rację. Ja tak odbieram. Też może być trochę inaczej intonujesz oba, nie? Więc tam jest takie, a dlaczego tak? Jeszcze takiego mema trzeba puścić. Tak, jeszcze odpowiednio głowę przechylasz. Chyba kiedyś miałem taki, o kurczę, popełniłem takiego wpisa na blogu 100 lat temu, właśnie o tym, że żeby pytać o to czemu, albo dlaczego, nie? Bo część rzeczy robimy z automatu i być może jest tak, że robimy tak już zawsze, bo nasza babcia też tak robiła, a przychodzą tak juniorzy, którzy mają, wiesz, tam, my znamy dotneta 3, tam albo 4,5, coś tam, oni znają 6, 7, 8 i to, co my się naklepiemy, to oni tam zrobią kropka, tu, nie? I to myślę sobie, o kurwa, ja cały dzień klepałem to tu, a tu już jest, nie? W bibliotece. Tak, ten... Jak się nazywa ten generator? Zapomniałem, ale ten AI, co teraz generuje code. Assist? Code assist? No tak, tak. No może to się da zamiast pisać, nie? Tu. Nie, ja ostatnio też tak miałem, że gdzieś tam pokazałem, że gdzieś tam chyba od 8 są te default interface implementation, nie? Aha, no. No i też było tak, że nie wiedziałem, że takie coś jest. Nie? U mnie w projekcie są te, jak zamiast, nie musisz pisać new, ten var x, nie, sorry, klasa A równa się new klasa, tylko klasa A równa się new. Nie? No. I jakie te nawiasiki to jest, tylko, tak? Tylko, i jakie to jest dobre po prostu, jest jak to mi się podoba. To jest cudowna sprawa, też jak właśnie, rzeczywiście to jest, nie? Gdzieś tam widziałem zajawkę, ale dopóki nie pisałem tego parę razy, to o tym nie pamiętałem. Ktoś tam w projekcie wprowadził, myślę, o mamusiu, jakie to jest cudowne. Po prostu. Tak, mała rzecz, a cieszy, tak? No, na cholerę to powtarzać ten kod w tej wersji, po prostu. No tak, tak. Okej. To taki challenge, albo
Challenge, accept. Challenge, tak, ale szukam też innego słowa na to. Wyzwanie. Jeszcze innego słowa. Nie, że po polsku. Takie zadanie domowe, żeby na pull requestach, tylko czekaj teraz, ja muszę, żebym swój tok myślenia wyprostował trochę. Żeby na pull requestach, jak ktoś się czepia, żeby nie robić, żeby nie wyzywać właśnie go od jakiegoś tam najgorszego, zgniłego kalafiora, tylko powiedzieć dziękuję. Też nie, jeszcze lepiej, ale tak pójść, że ciekawe, czemu tak mówi. Ciekawe, czemu to jest dla niego ważne. Mhm. Tak, podejść z ciekawością świata, tak? Jest tak, tak. O, tu, proszę. A czemu? Mhm. To nie jest challenge, to takie inne słowo. Tak. Może wymyślę. No z takim, takie podejście mieć, tak? Attitude, tak? Takie. Nie wiem, czy tego słowa szukasz, ale może. Takie podejście ciekawości świata, tak? A dlaczego to jest ważne? A dlaczego tak? A nie czemu? Wiesz, 1000 pytań dziecka na sekundę. Bardzo denerwujące. Szczególnie jak masz więcej niż jedno dziecko. Tak. No dobra. Dobra. Ale właśnie, może do tej konfrontacji nawet co do samej PR-ki, bo to nie jest tematem odcinka, ale się skupiliśmy do konfrontacji, żeby też tak podejść, nie? Jak ktoś chce porównywać swoje zdania z twoim, dobrze zapytać też, no dobrze, a czemu? A czemu mamy to robić? Ale nie właśnie, a czemu mamy to robić, tylko a czemu chcemy to skonfrontować, tak? No tak. W sensie, żeby spróbować się może nie poznać, ale nie wiem, czy to dobre, ale co, empatię, żeby mieć? Empatia, serempatia w tym wypadku. Chcesz... No w sensie, że tak jakby nie nastawiać się wrogo do tej osoby, tylko spróbować... Poznać jego... Tak. Że dlaczego ta osoba, nie wiem, tak się tego zachowuje, albo dlaczego tego się czepia, albo co chce tym osiągnąć. Nie wiem, czy ta empatia dobre, ale... Tak. Jakieś tam atia pewnie. Okay. I jakby takie to będziecie, to pamiętajcie, 83. Jak ktoś będzie pytał, czy 83, to wy powiecie o konfrontacji. I cyk, nagle wszystko pryska, nerwy schodzą. Tak. Psy ćwierkają, w ogóle jest świetnie. Tak jest, tak. Idylla, tak. No. Dobra, bo ja mam tu komentarze otwarte. Chyba, że coś jeszcze masz swojego. Tak myślę, może jeszcze jeden, że ogólnie gdzieś to chyba czytałem, bo to pewnie nie jest moje, bo za mądre na to, żeby... Zostaw sobie. Że ogólnie to, że są powiedzmy konfrontacje, nie konflikty, to też jest wydaje mi się dobra cecha. Bo tak jakby osoby się nie boją mieć swojego zdania, tylko też te dobre takie konfrontacje, powiedzmy, tak? Czyli że taka wynikająca z tego, że ktoś jest ciekawy, tak? Że chce wiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej. Pokazuje, że w zespole czy w firmie jest, teraz nie wiem jakiego słowa, nie chodzi mi o atmosferę, ale taka... Przestrzeń. Przestrzeń, tak. Przestrzeń na takie dyskusje, tak? Coś takiego. HR, nie? HR bym był w firmie, która ma HR, bym nie uwielbiała za to. To jest HR, że powiedziałeś przestrzeń, tak? Przestrzeń, tak. Okej. Okay. No ja ewidentnie nie mam z HR-ami do czynienia, bo nie znałem takiego pięknego słowa. Znaczy w takim kontekście, bo przestrzeń znam, ale... No, więc wydaje mi się, że to jest plus, tak? Że jest miejsce, przestrzeń na
pozytywne konflikty, tak? To pokazuje też, że jakiś zespół albo firma jest dojrzała, tak? No bo... Tak. Jest jeszcze jedno słowo. No, jakie? Zaufanie. Nie? Też tak czujesz to słowo? Że no takie, czuję takie, trochę, tak. To i takie i trochę bezpieczeństwo, że możesz powiedzieć, a czemu? Albo... Tak, ja nie rozumiem. O, to jest to, o, tak. Panie, to w ogóle jest bogato. To już w ogóle musisz, wiesz, możesz w majtkach przychodzić. To znaczy, że jest bezpieczny. Mamy dress code. Tak, ja mam takie fajne majty. No, to chciałem tylko dorzucić chyba, więc nie wiem, możemy to przedyskutować albo do komentarzy. Jak będę na jakiejś rozmowie, to zapytam, a czy u was w firmie jest przestrzeń na konfrontację? Wbrew pozorom to jest całkiem dobre pytanie. Bo chcę się czuć pewnie. No tak, bo chcesz może czuć tak. Bezpieczeństwo, tak? Powiesz, ja jestem bardzo konfrontowy. HR-owcą nogi zmiękną. Jak. Ale powiem ci, że ostatnio właśnie taki trafiłem na takiego GitHuba, reverse interview. Okay. Się tam w sumie przetłumaczyłem na polski. Pytania, które kandydat powinien zadać firmie, tak? No. Zestaw pytań, bo nie wszystkie, właśnie, żeby się dowiedzieć czegoś o firmie. Bo ogólnie no, teraz chyba trochę już kandydaci więcej zadają pytań, ale kiedyś tak było, że wiesz, firma cię przypytuje, a ty ciesz się, że w ogóle cię zaprosili, a nie, że mieli jakieś tam pytania i wymagania. Natomiast no, teraz już się to zmienia, ale tam jest taka fajna lista, wiesz, różnych pytań właśnie i były tam jakieś takie konfrontacje, pytania, tak, że jak sobie radzicie z konfliktem, nie, w zespole. Więc to nie jest wcale głupie to, co chcesz zrobić, tak? Może w innym stylu mógłbyś to powiedzieć, nie żartobliwym. Bez takiej główki. Tak. Natomiast ogólnie pytanie o to, jak są konflikty w zespole czy w firmie rozwiązywane, bo wiesz, może ci powiedzą, no wywalamy, tak, tych, co się nie zgadzają z nami. To może byś nie chciał. To elegancko, wypierdalam. Jeszcze zanim przyszedłem, to już wyszedłem. Tak. No. To tyle. To nie wiem, możemy coś o tym dojrzałych firmach, zespołach albo do przejść do komentarzy. Dojrzałych firmach, zespołach? No, że to, że wiesz, jest przestrzeń. I zaufanie. Ale czy to ma coś wspólnego z samą konfrontacją? No, trochę ma, bo jest ta przestrzeń na tą konfrontację. Jakby nie było, no to nie mógłbyś się konfrontować. Znaczy mógłbyś, ale wiesz, prawdopodobnie byś to tłumił w sobie, bo bał się, że wiesz, cię zwolnią czy coś. Znaczy niekoniecznie ty, ale ktoś, kto... No, wydaje mi się, że ponownie są plusy z konfrontacji, tak? Nie wszystkie są te takie wojownicze. Często jest konfrontacja prowadzi do powiedzmy jakiegoś tam ulepszenia i wydaje mi się, że tu ponownie problem jest w tym, że konfrontacja ma trochę takie negatywne korzenie. Myślę, że jakbyśmy mieli lepsze słowo, to nie byłoby tak źle mówić, że są pozytywne konfrontacje i wydaje mi się, że powinna być przestrzeń na konfrontację. Może... Jest tam ta książka Zarządzanie przez konfrontację. Już też nie pamiętam o czym, ale jest taka książka, którą się czytałem, ale to dawno temu już było. Pewnie ale o zarządzaniu przez konfrontację. Właśnie, być może, nie pamiętam, trochę wymyślam teraz, prawdopodobnie o takim kontrolowanym, wiesz, wstrzykiwaniu konfrontacji. A. Nie? Trochę jak z tymi zespołami skarmowymi, że dokręcasz śrubkę, to być może takie właśnie, wiesz, ej, a co by się stało, jakbyśmy tego nie robili na przykład, nie? Albo co by się stało, stymulowanie. Jednak... Pewnie jeszcze... też... No, chciałem powiedzieć, że pewnie też jak powiedzmy, nie chcę użyć słowa zarządzać, ale no ogarniać te konfrontacje, moderator. żeby się nie przerodziły w jakieś tam konflikt fighting. Tak, fighting. Z tym lepszym słowem, to porównanie, które tam gdzieś było, podało w tym SJP. Nie pasuje mi to słowo. Nie? To jakoś, jakoś,
jakoś, wiesz, porównanie to mówię, jak se wezmę dwa monitory i se porównam, to mogę se porównać, a jakoś tam bardziej już może wymiana zdań, coś takiego, czy wymiana opinii, poglądów, jakoś porównanie mi nie pasuje. Może konkursik bez nagród? Może być, jak macie jakieś lepsze słowo na pozytywną konfrontację. Albo wiesz, no tak właśnie zrobić, pozytywna konfrontacja. To tak jak te teraz te takie sprawiedliwość społeczna i te inne takie twory są. Nie? Dobra, mi się już dziwne rzeczy, ale... No bo wiesz, ogólnie powinna być sprawiedliwość, a nie sprawiedliwość społeczna, nie? To może tutaj pozytywna konfrontacja. Takie wiesz, jak to są te takie ciepły lód i te inne takie związki, nie wiem, mają jakieś... Masło maślane. No akurat nie. Nie masło maślane, tylko że masz przeciwstawne, nie? Bo tam lód jest zimny. Goni zmy. Nie? Chyba nie. Ale nieważne. Zaraz znajdziesz. Zdecydowanie nie ta kategoria. Dobrze. Już tu jest, tu my, nie, tu my, tu brzeg i za daleko. Wiosły. Dobra. Ja sobie zobaczę komentarze. Dobrze. Mam. O, niedużo mam. Okej. Tak. Tam się z jednym nie zgadzam od Konrada, ale to za chwilę. Dobrze. Bo jeszcze mówiłeś o przestrzeni, no. Coś, tak? O tych dorosłych firmach. No, coś tam dotykasz i... Co? Coś tam... Miałem powiedzieć, że dotykasz mikrofonu, ale mikrofon masz przed sobą, ale jakoś tak cię zmieniło trochę. Aha, bo jak tak mówię, jak tak robię główkę... To może tak. No okej. Okay. No przestrzeń. Ale właśnie nie wiem, właśnie coś chciałem powiedzieć, coś tam albo śmiesznego, albo mądrego powiedzieć, ale to nie było nic z tych rzeczy, więc możemy zapomnieć. Okej. Okay. To co, czytać? Czy... Tak. Dobrze. To od Jana mamy komentarz. Konfrontacja równa się eskalacja, więc należy unikać takiej stricte konfrontacji, o ile to możliwe, i przejść przez mądrą dyskusję z dobrą argumentacją. Czekaj. No właśnie, tutaj też jest to ta mocno zakorzeniona konfrontacja równa się eskalacja, nie? Mhm. Tak. A słownik języka polskiego mówi co innego. Panie Janku. Tak jest, no ale cóż, co zrobimy z tym, co ludzie mają w głowach? No. Możemy edukować. Tylko. Tak jest. Okej. Okay. Dobre, rozsądne argumenty zawsze się obronią, jeśli nie masz osła po drugiej stronie, do którego żadne argumenty nie trafiają. Moje jest mojsze i najmojsze. No dobrze, że dodał ten, jeśli nie masz osa po drugiej stronie. Bo... No tak, no bo tutaj jeżeli masz argumenty, a nie trafiają, no ale to ponownie, tu już mi się wydaje, że jakaś tam eskalacja gdzieś wyżej, tak. Jeżeli nie masz osła, no to myślę, że możecie się powiedzmy w teamie dogadać, a jak masz osła, no to gdzieś tam do jakiegoś może menadżera czy gdzieś. A no, mam już... taki... Mam taki pomysł, bo czy miałeś rozwiązanie na coś takiego? Macie powiedzmy mega trudny problem, czy dwie, czy cztery spacje, okej? Okej, nieważne, macie proste do zobrazowania. To może być właśnie dwie, cztery spacje, a równie dobrze może być ten long leaf, short leaf, albo ileś zalokowanej pamięci na stosie, nieważne, czy to jest ważne, czy to jest ważna rzecz, czy to nieważna rzecz. No, ważne, że ty i twoja druga strona doszliście do porozumienia. Mm-hmm. 2, 4, short leaf, nieważne. I takie coś sobie spisujecie, żebyście wiedzieli, że dnia tego i tego przy obecności świadków dogadaliście się, że od tej pory robicie w ten sposób, nie? Mm-hmm. Okej. Okay. Jest. To był poniedziałek, jest wtorek, przychodzi nowy gość do firmy, mówi trzy spacje. I teraz on zaczyna was przekonywać z faktami. Jak byś do tego podszedł? Wczoraj się wykrwawiłeś po prostu, kurwa, twoje, wiesz, short leave, a tu przychodzi gość i mówi, nie, to depends, to się powinno samo automatu robić, nie? I chuj.
I musi być raz tak i to ci pokazuje linki, dokumenty. Ten zrobił tak, wiesz. No co, no chyba trzeba by jeszcze raz tak przejść. Natomiast teraz już bym miał wspólnika. Skoro z tamtą osobą doszliśmy do porozumienia, to mówię, dawaj dwóch na jednego. Tylko trzymaj aleje, tak? Tak, tak. No nie wiem, myślę, żebym przedstawił tą stronę, czy gdzie to spisaliśmy, bo zakładam, żeby były nie tylko, że taka decyzja, ale też argumentacja. No i jeżeli by to nie przekonało, no to pewnie byśmy jakąś dyskusję zrobili ponownie. No jakby to nie dało, no to gdzieś jakoś eskalujemy wyżej, tak? No bo też nie możemy cały czas dyskutować, tak? Bo co, przekonam tego, przyjdzie następny i znowu będę dyskutował. To może w sumie jak dwie osoby chciałyby inne, to może ta nasza decyzja nie była dobra. No właśnie, właśnie, bo tak też może być, nie? W sensie, no. Może być, no, no mówię, to tak ciężko w generalnych przykładach się odnosić, no ale może tak być, no to wtedy myślę, że można by zrewidować, jeżeli to by było jeszcze w miarę wcześnie w całym projekcie, tak? Jeżeli ktoś przychodzi, wiesz, w połowie czy później mówi, no sorry, ale musicie przestawić się na dwie spacy, to ja mówię, no dobra, następnym tak zrobimy. A w tym już jedź z czterema. I albo się zgadzasz, no albo no, droga otwarta, tak? Albo tak, nie negocjujemy z terrorystami. Okej, okay, jasne. No, myślę, żebym tak samo to zrobił, że o ile jest to tania zmiana, to mógłbym jeszcze dyskutować, a jak nie, no to sorry. Bujowo, ale wszędzie tak samo, nie? Tak jest. Dobra, no, no okej. Okay. Okej, okay, to dalej jadę. Suwrok. O, to chyba jest, to jest chyba Adrian, no, ja dobrze kojarzę. Adrian, może tak. Coś też kojarzę, jakąś ikonkę. Odnośnie konfrontacji ostatnio natrafiłem na zestawienie metod argumentacji. How to disagree. Ja to chyba czytałem i to nawet ma sens. Natomiast teraz już nie pamiętam, tak? Ale ogólnie... No, od faktów do nazywania się właśnie kalafiorem, nie? No. Okej. Okay. Czyli najlepiej... W zasadzie tu nawet nie chyba jest od faktów, tylko... Poczekaj, bo to refuting było. Chyba obalanie, tak? O, nie wiem. Slate. Bo tutaj jest właśnie fajnie pokazane, że odrzucanie to jest. Że tak naprawdę najlepiej to tak jakby dla nas to odrzucić tak jakby centralny argument tej drugiej osoby, tak? W sensie, znaczy odrzucić w sensie, że udowodnić, że on jest nieprawdziwy, tak? Coś takiego, bo wtedy nie tylko pokazujemy, na przykład słabsze jest, że pokazujemy argumenty na to, że nasze jest dobre, jak to, że pokażemy, że tej drugiej strony jak polityka ma jakiś trochę. No trochę tak, ma fundamentalny jakiś tam problem, no bo wtedy tak jakby odnosimy się do tej idei drugiej osoby, a nie próbujemy przekonać, że nasze jest lepsze, tak? Tylko mówimy, że słuchaj, no to twoje ma fundamentalny problem taki i taki, tak? Bo tu chyba, wydaje mi się, że w tym chodzi o to, że wiesz, ciężko przekonać kogoś do naszej racji, lepiej sprawić, żeby ta druga strona sama stwierdziła, że ona nie ma racji. Oczywiście tak jakby formalnymi, legalnymi sposobami, a nie gdzieś tam... Lobbyingiem. Tak. Więc tutaj fajnie, podobało mi się to, jak czytałem właśnie te sposoby, że tutaj jest tak jakby stopniowanie argumentacji, bo pewnie nie zawsze możemy dojść do poziomu siódmego, tak? Też jeszcze po prostu trzeba być niezłym w te klocki, w sensie, że wiedzieć, jak to zrobić, no i też mieć jakąś tam szeroką wiedzę, no ale warto tak jakby wiedzieć, że nie chcemy się nazywać, że jesteś tam świnią, czy twoja matka, ale coś wyżej, tak? Myślę, że czwarty, od czwartego punktu już tam ma jakiś tam sens, żebyśmy wlowali.
To tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Masz coś dobra. do pytania? Nie, nie, nie. Nie. Okej. Więc od Konrada mamy, że nasuwają mi się dwie książki. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, zaaplikowane do dorosłych. Nie czytałem tych książek. Ty czytałeś może? Czytałem o dzieciach. I? Trochę się zmienia. Spoko. Okej. To sobie może poszukam potem. Ja muszę jeszcze raz pewnie przeczytać. Dobrze, przypominać wszystko. A propos tego jeszcze. Dzisiaj na Twitterze ktoś takiego wrzucił obrazka, że tam po 3 latach jesteś seniorem, po 5 latach jesteś kimś tam, a po kolejnych 5 jesteś tym dyrektorem. Tam później coś jeszcze i ktoś skomentował. Tak, tak, oczywiście, bo ludzie w końcówce swoich tam lat 20, czyli powiedzmy 27-30 lat, są świetnymi dyrektorami i wiedzą, o co chodzi w życiu. O kurde, sorry. I tutaj zgodzę się z tym, że... Znaczy zgodzę się, to mi się tak klei też z tym o byciu też liderem, że ja po powodu książki, że z mojego doświadczenia jest tak, że dobrymi liderami są ci, którzy zjechali trochę swoich nerwów na dzieciach, bo to się zupełnie wtedy inaczej pracuje z ludźmi i z ich problemami, jakimkolwiek podejściem do życia. Zupełnie innym jest się człowiekiem, jak się trzeba wytłumaczyć dziecku 1000 razy, że czegoś nie wolno, bo coś wolno, albo coś. To jest zupełnie inny człowiek. Zupełnie inne nastawienie. Bezsilny. To też, ale też zupełnie inaczej patrzący na świat. Okej. Że tutaj tylko 100 razy będę musiał tłumaczyć, nie 1000. To znaczy to raz, ale dwa też, to też mógł być temat na podcast. Że wiesz, że w życiu to nie jest tylko tak, że po pracy masz czas na rozwój, ale trzeba też komuś też dupę wytrzeć, nie? I to ostatnio z żoną coś tam ogarnęliśmy dzieci w łazience, mówię, a ty pamiętasz, jak to było, jak kiedy od nas nikt nic nie chciał? Że przychodzisz do domu, skończyłeś tą pracę, już pomijam szkołę, ale kończysz pracę i po prostu nikt od ciebie nic nie chce. Nic. Po prostu nic. Możesz usiąść na kanapie i spędzić tam resztę swojego dnia i nikt ci nie powie, daj, mamo, tato, weź, coś tam. Po prostu... Kupa. Tak, am. Po prostu... Piknik. Ja już nie pamiętam. To po prostu zupełnie inny świat jest. Teraz będziesz czekał na to, myślę. No, żona mówi, że teraz... żona mi obiecuje, że za jakiś czas znowu tak będzie. Ja już, wiesz... Nie wierzysz jej. Tak, bo jak tak można żyć, nie? No, nikt nie chce. Kusy. Tak, tak. Więc to tak, no, taka mała dygresja o tym, że te książki zmieniają i podejście nie tylko właśnie do dzieci, ale tak tu przekonura też, że na dorosłych też często można przenieść te dobre praktyki ogarniania dzieci. Natomiast jednocześnie, ta erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, nie czytałem jej, natomiast to mnie motywuje do takiego stwierdzenia, że nie podoba mi się lub nie podobałoby mi się, gdyby ktoś był dobry w prowadzeniu sporów, bo są tacy, wiesz, umiesz prowadzić dyskusję, takim kierować, że potraficie zagadać, ale nie merytorycznie, tylko powiedzmy technicznie ci wykiwanie, że tak cię obróci, coś tam zakręci, że kupisz jego gadkę, nie? No to myślę, że to jest właśnie któryś z tych dolnych poziomów. Chociaż no w sumie... Bo właśnie te dolne sposoby to już są takie... Bo one takie chamskie, nie? Znaczy chamskie. No obalenie mojego myślenia to jest taka zagrywka strategiczna, tak? No bo nie proponujesz nic innego lepszego, tylko mówisz, że moje to gówno. Ja się śmieję trochę z polityki, ale tak często jest, że polityka tak robi. A skoro tak robi, to pewnie to działa, tak? Że partia jeden mówi, my nie zrobimy nic, ale patrzcie, jak partia na was zjebała, nie? Nie głosujcie na nich, bo oni zrobili gówno, nie? A co wy zrobicie? Jest, ale że... oni, jak oni zjebali w ogóle? My kradniemy tyle, a za PO to tyle. To nikt nie nakradł. A Tusk to w ogóle, wszystko wina Tuska. Tak jest. Tak.
Coś ostatnio widziałem znowu. Jakiegoś tam jakiegoś prokuratora, coś tam kogoś ścigają, że on nie miał dokumentów, ale to i tak wina Tuska. Jakaś taka ciekawa. Nieważne, nieważne. Więc Dobra. tego właśnie bym nie chciał. Więc nie wiem, czy ta arystyka na tym polega, ale jeśli tak, to jej nie lubię. No właśnie, może właśnie nie, może właśnie jest ten, wiesz, pokazuje jak lepiej prowadzić, czy nie nazywasz się, nie rzucasz wyzwiskami, tylko właśnie pokazujesz argumenty, podchodzisz do drugiej osoby z otwartością umysłu. Nie Uwaga, wiem, no też nie czytałem, ale. ona ma 96 stron, więc kusi, żeby przeczytać. O, to Teraz tak, króciutko. zajawka. Dobrze jest uprzytomnić sobie możliwe fortele, aby wiedzieć, na co jest się narażonym w sporach z ludźmi nierzetelnymi. Teraz Okej. kolejna rzecz. Dialektyka erystyczna jest sztuką prowadzenia sporów, ale w taki sposób, aby zawsze mieć rację. Okej, to też mi No. się nie podoba. Ja nie czytałem tego. To ja już wiem, czemu Konrad, jak coś tłumaczy, to zawsze mówię, okej, gościu, ma rację. Przeczytał książkę. Przeczytaj książkę, właśnie. No właśnie, pewnie te NFT, to on tam zrobił tę prezentację o NFC, to wszyscy powiedzieli, dobrze mówi. Kupuję. Kupuję, właśnie, kupuję tokeny. On to pewnie jakiś dotnet memory, token 1, token 2, ti. Tak A jest, garbage tak collector jest. tego nie sprzątnie. No dobra. No dobrze, no to ten o NFT to pominę i od Oskara mamy. Ponad 5 lat temu wystawiłem taki wpis. Może Wam się przyda ku inspiracji. I tytuł jest Old Man Yells at Cloud, czyli rzecz o komunikacji. Ja pamiętam, że go czytałem, ale teraz sobie nie To, wiem, co czy tutaj przypomnę. jest. Weź te takie trzy punkty tam na samym dole są Aha, pogrubione. widzę, okej. Czyli to, co chcesz powiedzieć, to co innego niż powiesz, a jeszcze coś innego niż ktoś zrozumie. Czyli, że no tak, w sumie to jest racja, że ty mówisz jedno, Ale jak możesz to trochę nie inaczej zrobisz kłótni, napisać, tak. tak, a ktoś jeszcze inaczej to przeczyta i w ogóle ma Afera. swoją tak jakby całą otoczkę, w którym to czyta, plus jakieś tam, wiesz, zaszłości z tobą, i dokleja do tego i jest tak jakby bałagan. Eskalujemy. Idziemy do menedżera. Escalation, tak jest. Dobra, drugi jest nie bierz zachowań innych personalnie, czyli ludzie nie chcą dla ciebie źle. No to też w sumie mówiliśmy, tak, że Bardzo raczej podobne. każdy chce dobrze, a niekoniecznie mu tak wychodzi, czy tam jej, ale raczej założenie jest, że chcą, się starają. I trzeci, bądź krytyczny, sceptyczny, szczególnie do siebie i swoich pomysłów. Najpierw słuchaj, potem mów. O, ja tu mam braki. Często za szybko się otwieram buzię. No, no to tak tutaj podsumowując ten artykuł. Dzięki, Oskar. I tyle, jeśli chodzi o komentarze. Coś dodasz, odejmiesz, pomnożysz. Widziałem, że powiesz, że coś od niej odejmę. Znaczy, Ale że dodasz, a potem. pomnożę, to już Nie, nie. to już mnie zaskoczyłeś. Kompiluję to, co powiedzieliśmy. Może Kompiluję być to, co jakieś powiedzieliśmy. podsumowanko, jak chcesz. Tak. Myślę, że to tak, taka pora i taki W tym czas. kierunku, tak? Tak. Komunikacja jest the king, jak zawsze. Czemu? A czemu tak? Czemu pani, czemu czeszysz tego psa w bok, nie? Ja bym to tak podsumował, żeby tak wiedzieć, czemu ktoś coś chce i Być ciekawym, tak? tak, i trochę może ten challenge też. Znaczy, ten challenge jest cholernie trudny, bo ja próbowałem tak, że okej, fajnie, dostałem kod review, dostałem 16 nowych komentarzy, to pull requesta, gdzie zmieniłem wyniki kodu. I to jest cholernie trudne. Ale może nie miałem wtedy tej wiedzy, żeby zapytać czemu.
Czemu mamy być dwie stacje? Czemu mamy być ten shortlist? Czemu ma być coś tam? Może tak być. Może miałeś zamknięty umysł. No. Może nie czułem, nie miałem tej przestrzeni i czułem się może pewnie. Może tak. Może nie miałeś bezpieczeństwa. No. Śmiej się, śmiej, ale to mogło być. Mogło być, wiesz, taka... że bałeś się o swoje stanowisko. 4 litery. I działałeś asekuracyjnie. Nie zapytam, bo mnie wywalą. Ale nie, ja to się nie bałem. Ale tak, ale, to, ale tak. Ale wywalili. Się bałem. No nie. Ale okay. Tak może być, tak może być. Tak może być. Natomiast nie słyszałem ani nie doznałem, żeby kogokolwiek wywalili z pytanie czemu. Może tak. Tak może być. To może jest ta przestrzeń. Może. A wiesz, to też trochę pokazuje, no. To trochę pokazuje właśnie, no, że ktoś jest no, taki ciekawy, a z reguły takie osoby są. Taka osoba, która może nie kwestionuje, bo to też jest takie słowo negatywne, ale jest ciekawa, no pokazuje się tak jakby no, z dobrej strony, tak? Że jest ciekawa, wiesz, zadaje pytania, chce wiedzieć, jak coś działa, a nie tak jakby, no dobra, działa, to działa, tak. Chce się dowiedzieć, tak? Jest żądna wiedzy. Oczywiście, wiesz, jeżeli pytajesz, czemu tu jest przecinek, czemu tu jest średnik i jeszcze nie, tysiąc no innych pytań, no to jest trochę wkurzające. A ja chciałem powiedzieć, podsumowując, że dobrze mieć przestrzeń do konfrontacji, mimo że tak nas śmieszy to, ta przestrzeń, to jednak wydaje mi się, że to jest dobre i wydaje mi się, że dobrze być w takim zespole, gdzie możecie otwarcie powiedzieć czemu, tak? Bez obawy o to, co nie wiem, tak, że zostanie wam, nie wiem, przyklejona jakaś płata mąci wody czy coś takiego. I dobrze tak jakby konfrontować, natomiast to też trzeba to robić, wiedzieć tak jakby kiedy, tak? Pick your fights, tak? Nie zawsze warto ścierać się o jakieś spacje, natomiast no, tam, gdzie ma to sens, warto kurde, no walczyć, chcę powiedzieć, ale no, tu nie chodzi o walkę. Ale poczekaj, bo teraz powiedziałeś pick your fight i o spacje. No właśnie nie jest spacje. Bo pick your fight dla mnie jest takie, że wiesz, które walki podejmować, bo jesteś pewien ich wygranej. Nie. Ja to zupełnie inaczej interpretuję. I dla mnie pick your fight to te, które są faktycznie istotne dla ciebie i które chcesz wygrać, a to nie znaczy, że wygrasz. To nie jest tak, że wiesz, że wygrasz, no bo jakbyś wiedział, że wygrasz, to po co też walczyć? Mówisz z drugiej strony, wiesz, że wygram. Idź sobie. Po prostu merczujesz bez pytania. Tak, tak. Force, tak? Kit, tak. Push, force. Tak. I jedziesz. Wypalasz na płyty i do klienta wysyłasz. Nie ma takiego rewertowania. Tak. Tak, tak. No to ja tak to interpretuję, te pick your fights. No, że no, ponownie, no, w moim przypadku jest tak, że często zapytam o coś w taki sposób, że faktycznie chcę się dowiedzieć, czy coś zostało wzięte pod uwagę. Jak ktoś mi powie tak i wybraliśmy inną opcję, powiem okej, dobra, przynajmniej rozważyliście taką opcję. Natomiast są sytuacje, gdzie ktoś powie tak, wybraliśmy taką opcję, a ja napiszę, no okej, ale czy to i to też było brane pod uwagę, bo na przykład tych rzeczy nie wymienili, no i może jakiś tam fighting mały będzie, pozytywny. A myślę sobie jeszcze, trochę przedłużę chyba. Dobrze, a co w tej sytuacji, kiedy powiedzmy, miałeś ten short leaf i long leaf, nie? No. I to trwało u ciebie. Ile to trwało? O,
półtora tygodnia. O panie, no też nieźle. No. No właśnie, teraz. Chyba wiem, gdzie dążysz, no ale mów. Nie, nie, bo wiesz, jesteś sobie gdzieś w połowie, myślę, no kurwa, ile to może jeszcze trwać, nie? Może po prostu jakoś się spotkajmy i wyszczekajmy się od razu. No tam było ciężko się spotkać, ale pewnie mogłoby tak być, że finalnie byłoby spotkanie, bo tam były powiedzmy trzy lokacje, to trzeba by, wiesz, ludzi ściągać gdzieś, więc... Nie. Chodziło mi o, wiesz, siedzieć w biurko, powiedzmy, czy tam, wiesz, w miarę no szybko. W biurko to tak, no to lepiej, wiesz, osobiście, no bo ponownie, no jakiś tam... Wiesz, jak macie taką interakcję nie przez mail, tylko na żywo, no to wiesz, ktoś coś mówi, a ty mówi, nie, źle zupełnie to interpretujesz, tak? Porzuć nadzieję i chodziło mi tylko to, to i o to, więc no to ponownie te jakieś tam część tego przekazu faktycznie wpisanej wiadomości, no traci się, nieważne jak, wiesz, jaki elaborat napiszesz, szczególnie jak elaborat napiszesz, bo ja mam wrażenie, że wiesz, chcesz napisać elaborat, żeby pokazać, jak kiepskie jest moje rozwiązanie, tak, a nie... No więc... Punkt pierwszy tego też daję, to opowiedzieć twoje zdanie, tak? Tak. Może wiedział, co robi. Może. Dobra. Okej, okay. Myślałem, że gdzie indziej jednak zmierzasz. A gdzie? No, że jakby to się ciągnęło, to kto... W sensie decyzję miałby podjąć. Co nie, to nie. No. Okej. Okay. Dobrze. No dobrze. No to dziękuję. Proszę. I oto takimi słowami żegnam się. Nie, dobra. Żegnamy się za mikrofonów. Żegnają się za mikrofonów. Paweł Łukasik i Jarek Stadnicki. Pięknie. Stop. Zobaczymy, jak to nagranie wyjdzie.